W sobotę 12 stycznia w Miłoszowie Kołoleśnej odbył się pierwszy karnawałowy marsz z kijkami, który zorganizował znany i lubiany w powiecie lubańskim regionalista, badacz historii ziemi leśniańskiej oraz społecznik Stanisław Leszczyński. Jestem właścicielem tutaj tych terenów na granicy pomiędzy Polską a Czechami i jesteśmy tu sąsiadami z państwowymi lasami Nadleśnictwa Świeradów. Są to przepiękne tereny, przepiękne szlaki, które zostały zmodernizowane w tym roku. Można chodzić około 20-30 km, jest przepiękna trasa, można coś dla zdrowia, dla płuc przewentylować i powiem co jeszcze, że takie cykliczne imprezy będą organizowane tutaj, jeśli chodzi o marsze z kijkami, bo jest wielkie zainteresowanie. Cieszymy się, że tyle ludzi dotarło na pierwszy karnawałowy marsz z kijkami i zaraz planujemy 3 maja kolejny już z większą grupą. Na trasę marszu ruszyło ponad 120 uczestników, głównie mieszkańców naszego subregionu, których poprowadził znany przewodnik sudecki Jacek Jurak. My przechodzimy pętlę o długości około 5 km na terenie lasów Nadleśnictwa Świeradów. I ta pętla ma jakby na celu rozruszanie się, poćwiczenie przechodzenia z kijami, i oczywiście też wiadomo, dotlenienie się i tak coś dla ciała, coś dla ducha. Uczestnikom przez cały czas towarzyszyła kapela Lubańskie Walcmany z Lubania pod batutą Jerzego Wawrzyniaka. Wydarzenie było również okazją do złożenia życzeń mamie Stanisława Leszczyńskiego, pani Weronice Leszczyńskiej, która w dniu rajdu obchodziła 90. urodziny i była najstarszą uczestniczką marszu. Teren ośrodka Granica Strzelnica ma bardzo ciekawą historię. Na tym terenie była przed wojną szlifiernia pereł i mieszkało małżeństwo czechosłowacko-niemieckie i oni pływali tutaj, skórki perełorodne wypasali kozy, barany i te skarby znalezione w rzekach, skórki perełorodne odwozili do leśni, do szlifierni. 50 metrów od ośrodka Niemcy dokonali zabójstwa żołnierzy czechosłowackiej Straży Granicznej, co upamiętnia obelisk wystawiony po II wojnie światowej. Za rzeką mamy tutaj państwo czeskie w tej chwili i tam odbyły się pierwsze mordy. Pierwsze mordy II wojny światowej w 1938 roku. Niemcy hitlerowskie napadli na Czechy i cała artyleria przejechała z Miłoszowa do Czech. Marsz, jak podkreślali uczestnicy, do najprostszych nie należał. Pogoda również nie sprzyjała, ale po zakończeniu rajdu na piechurów czekała biesiada z ogniskiem i gorącymi kiełbaskami. Wydarzenie zostało objęte patronatem burmistrzów i wójtów z terenu powiatu lubańskiego i zgorzeleckiego oraz patronatem starosty lubańskiego i starosty zgorzeleckiego. Telewizja lubańska.